Budowa trasy tramwajowej na Pławice powoli dobiega końca. Jednym z ważnych elementów tej inwestycji była przebudowa mostu Dmowskiego. W ramach tego zadania został on wzmocniony, wyniesiony w wyższy poziom, zostały na nim ułożone szyny tramwajowe, pojawiło się oświetlenie i trakcja tramwajowa. 5 kwietnia most przeszedł próby obciążeniowe. Jesteśmy na ostatniej prostej, warto to zaznaczyć, ponieważ wrocławianie z tej trasy będą mogli korzystać już w maju. Taki jest ten nasz cel, plan do zrealizowania, stąd też dzisiaj próba obciążeniowa, to jest przedostatni element do wykonania i do uzyskania niezbędnych pozwoleń później. Most Dmowskiego przeszedł tak zwaną próbę statyczną, podczas której na moście pojawiły się 4 ciężarówki, każda o masie 30 ton, za pomocą których były badane ugięcia mostu oraz osiadanie podpór. Następnie odbyła się również tak zwana próba dynamiczna z wykorzystaniem tramwaju, podczas której były badane drganie konstrukcji mostowej w trakcie przejazdu. Przebudowa mostu praktycznie trwała tyle, co cały kontrakt, czyli około 2 lat. Przy czym podkreślić należy, że wspawywanie na przykład wzmocnień w przęsłach mostu była to dość żmudna praca. Most, znaczy konstrukcja nośna mostu składa się z 2 zamkniętych przekrojów skrzynkowych. Wewnątrz przestrzeń jest od 1,50 m na 1,50 m do 1,80 m na 1,80 m, więc jest to naprawdę stosunkowo mała przestrzeń. Tam do środka musieli wchodzić pracownicy, spawacze, którzy wspawywali specjalne wzmocnienia na całej długości takiego przęsła. Planowo cała trasa tramwajowa na Pławice zostanie oddana do użytku już w maju tego roku. Koszt tej inwestycji to ponad 250 milionów złotych. Wrocławianie dostaną ponad 3,5 km trasy tramwajowej, w tym zielone torowisko na długości 1,5 km, rozchodnik pięknie wygląda i szyny są wkomponowane w taki zielony dywan. Też na tej inwestycji nasadziliśmy ponad 250 drzew, krzewów. To wszystko po to, aby ta zieleń tutaj przez kolejne lata i dla pokoleń wrocławian służyła. Echo 24, Niny Jewtuszenko.